Siema, z tej strony Lejmon, to jest Karamari Hospital DLC do Spooky's House of Jumpscares. Polecam sobie zagrać samemu w oryginalną grę, jeśli chcecie wiedzieć, co tu się dzieje. No, albo obejrzeć ją na moim kanale, chociaż nie zrobiłem całej. Okej, okay, new game, controls, USD, okej. Okay. Fontanny z wodą zapisują grę. To jest bardzo dobre. Keep your chin up. Okej, okay. Czyli jesteśmy w pokoju 995. Prawie przy końcu poprzedniej gry. Okej, okay. Gdzieś spadamy, czyli... O cholera, room... O, hu. Liczba pokoi jest dziwna i na samym dole są drzwi. Jeżeli na górze? W sumie nie, chyba na dole. Ale nie dojechaliśmy do bossa z końca poprzedniej gry, tylko jesteśmy gdzieś indziej. Gdzieś, gdzie nie ma licznika pokoi. Ale i tak przez nie przechodzimy. Coś czuję, że to nie mogło być zrobione w taki sposób, że to nie mogło się za bardzo różnić od poprzedniej gry, prawda? Powiedzmy sobie szczerze. Ale... Dzięki, no nie pamiętam, że są w ogóle pokoje, no dzięki, no. Zaraz, nie zapisałem gry, prawda? I tu coś mnie zaraz dorwie. Czyli z tego co rozumiem... Okej. Więc na początku mieliśmy Drinking Fountain. Okej, game saved. Fountains, czyli to, okej. Mamy nasz szpital i co tu się będzie działo? Rozgrywka jest troszeczkę inna od tego, co mieliśmy. Remember, wash your hand. Ale przyszedłem przez drzwi. Okej, w kiblu zawsze coś się dzieje. Push, no próbuję. Mamy siekierkę. No tak, zapomniałem. Out of order, stąd coś wyjdzie. Quef tu jest. No i klasycznie. Coś znajdziemy, jakiś klucz albo coś. Broken. Okej. Co nas tu będzie atakować? Chciałbym to wiedzieć. Chociaż czy ja chcę wiedzieć? Zamknięte, okej, czyli musimy tu znaleźć klucz. Kurde, to że... Brzmi jak ambient z poprzedniej gry. Nie mogę wejść. Gdzieś muszę dojść, ale bym poeksplorował to wszystko. The woods never forget. So neither should you. Okej. Broken. Remember, wash your hands. Coś tam. Wszystko jest popsute. Na któryś będę mógł w końcu wejść tych drzwi. Jestem akurat pewny tego. To jestem więcej niż pewny. A, tu są zamknięte drzwi. Schody. Halo? Chyba się trochę zgliczowałem. Jest i notatka jakaś. Doktor Hamanda, onkolog. Pacjent wykazywał podwyższoną depresję po byciu poinformowanym o jego chorobie.
przepisała mu antydepresant, żeby to uregulować, ale potem powiedział mi, że anulowałam to. Nie mam wspomnienia o anulowaniu leków, ale mogę znaleźć dowody na to, że ktoś przy tym grzebał. Okej. Ktoś chyba lekko znudzony życiu. Joint pain. Czemu nie mogę nic przeczytać? To mogłoby być ciekawe. Schody prowadzą na dół. Chyba tu jeszcze chcę zostać przez chwilę, naprawdę. Poszukałbym notatek, bo mimo wszystko jakaś fabuła tu jest. Your pain is just a product of your broken mind. Czyli to jest... szpital psychiatryczny. Don't bother the doctors. They've got enough blood on their hands. Deal with it yourself. Okej, to jest creepy trochę. Delikatnie. A tu te będą zamknięte drzwi, czy... elektronicznie zamknięte. Czyli musimy zejść na dół. Klasycznie. Właściwie można zejść po schodach, tylko to wydaje bardzo dziwny dźwięk. Okej. To już się nie robi za przyjemnie. Co to jest? Zamknięte, zepsute. Zepsute. Maintenance room, break room. Zamknięte, break room. Pokój na przerwę. Tu są, jest coś. To jest klucz, ale ja chcę go, nie chcę go jeszcze zbierać. Nie chcę, żeby coś zaczęło mnie jeszcze gonić, naprawdę. Leciutko się przeraziłem tym, co wyrasta tam ze ściany. Pielęgniarka Tanaka, raport 404. Wygląda na to, że tracimy pacjentów od komplikacji chirurgicznych znacznie częściej niż zazwyczaj. Co robili doktorzy? Połowa tych procedur wydaje się być kompletnie niepotrzebna. Wiem, że doktorzy i chirurdzy są nade mną i prawdopodobnie wiedzą rzeczy, których nie wiem, ale to zaczyna się robić dziwne. Okej. Coś tu się nieźle spaprało. Office key picked up. Czemu muzyka się zatrzymała? Gdzie jest office? Przede wszystkim maintenance room. To nie tu. To nie tu. Powiedzmy, to było na górze, prawda? To jest tam. Nie wiem, przejdę się na górę. Tak, na górę. Wolę... Chcę uniknąć pewnej sytuacji. Dobra, to musimy... Zaraz, tu były pokoje pacjentów, więc to nie może być tu. Czy tu nie było nic... zablokowane, czy są restroomy? Otworzyłem to. Okej. Broken. Mamy klucz. I to był klucz do biur. Czyli dobrze przemyślałem. Doktor Hamanda, onkolog. Wygląda to, że inna ja dawała mu duże ilości halucynogennych środków. Pogorszyły depresję i teraz cały czas krzyczy i jest jakby w złym samopoczuciu. Próbowałem używać maszyny do dializy, chyba to jest to, żeby usunąć trochę narkotyków, ale nie wygląda na to, żeby to działało. Okej. Czyli...
Czy inne drzwi będą zepsute? Tu jest jeszcze coś. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? Oczywiście gówno mogę przeczytać. Tu jest co? Doktor Togi. Hepatolog? Nie mam pojęcia, kto to jest. Właśnie zostałem poinformowana, że procedura wyjmowania ekstraktowania wątroby pacjentów była tragiczna. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyłem. Nie wiem dlaczego. Dlaczego my to wzięliśmy? Nie ma żadnych próśb. Pacjent pokazywał znaki, że mu się poprawia. Pracownicy od chirurgii powiedzieli mi, że personalnie zdecydowali o tym, że wątroba będzie usunięta dla nagłego przeszczepu, a najgorsza rzecz, że ją znalazłam. Znalazłam tą wątrobę. Całą wątrobę. Po prostu leżącą na moim biurku. Okej, to się zaczyna robić lekka creepy. Ktoś przy czymś nieźle namieszał. Tu mogę jeszcze wejść, ale tu nic nie widzę. To wygląda dziwnie. Tu są jeszcze jakieś krzesła. Tu mogę wejść. Deformity wing, coś w stylu skrzydła operacyjnego. Exit. Okej, czyli tutaj do tego chcemy znaleźć klucz, zapewne. Gdzie był ten klucz? On był tu. Maintenance key, czyli to było na dole. To było na dole. Jakieś tam dostawałem tędy, prawda? Tak. Oczywiście. Muzyka cichnie. To jest cały czas zamknięte. Dobra, tu już byłem. Po co ja tu krążę dalej? Schody są tu. Pokaż mi to. Musimy odłożyć telefon. Cały czas to coś tu jest, tak? Nie chcę się do tego zbliżać w żadnym wypadku. Locked. I co ja mam tu zrobić? Mam to odpalić albo coś? Czy ja to wyłączyłem? It won't turn back on. Well, fuck. Coś wypuściłem chyba. Break room to ten. Mi się kojarzy cały czas z Breaker, albo coś. Świat gówno widzę i to mnie przeraża. Czy ja mogę tędy przejść? Nie mogę. A i teraz otworzyłem te drzwi, które były zamknięte. Okej, gdzie ja jestem? To są kolejne schody. Co ja mam tu zrobić? On po mnie idzie po prostu, czy... Co mam zrobić? Zepsute. Nie wiem, przejdę się wszędzie. Notatka. Czy on mnie może dorwać tu w środku? Może nie może. Doktor Kangawa. Hematolog. Pacjent nie wyleczył się jakby od straty krwi.
czuję, jakby był jakiś potwór w mojej głowie i odpycha mnie, kiedy nad czymś pracuję. Obudziłam się w pokoju pacjenta, stojąc nad nim, kiedy skalpel, coś takiego, był w pacjencie. Po prostu pozwalając mu wykrwawić się na podłogę. Okej, coś tu jest nie tak. Tu mnie nie było. Ale nie widzę, żeby tutaj coś było. On tu jest. Ja podejść tu na bok. Przebiegniemy się koło ciebie. Tutaj. Bo czuję, że to może być... Dawno gry nie zapisywałem, więc to może być trochę słabe. Może czuję, że tu może być... Dalsza część gry. Okej, przedostałem się za to coś. Morgue... Co oznacza z morgue? Nie mam pojęcia. Kostni... Serio. Czemu wy mnie tu prowadzicie? Mnie tu nie powinno być. Acid picked up. Tylko nie wiem, co to oznacza. Pielęgniarka Tanaka, raport 406. Coś dziwnego, bije w ścianę. Bije jak wojenny bęben, motywujący mnie, żebym zeszła do piekła, jakoś tak. To działa. Isolation room. Czego? Ja muszę tam iść. Ta gra się creepy, nie mogę. Twórcy przeszli sami siebie. Co to jest? Metal emblem picked up. Co? Co ja zrobiłem? Mogę stąd wyjść? Co ja zrobiłem? Mam przed nim uciekać, rozumiem. Nie w tę stronę. O nie, to jest labirynt, prawda? Uciekłem. Raz morgue. Coś komuś zabrałem. Mu się to nie spodobało. Isolation. Zaraz. Gdzie mam teraz się przejść? Chcę wiedzieć, co zebrałem. I co czyha na mnie teraz tutaj? Jeśli zaraz przyjdzie na plecy, to się tak posram. Okej. Chciałbym chyba wrócić, zapisać sobie grę, jeżeli to jest możliwe. Spooky. This place is much bigger than I thought it would be. It's very interesting. Well, keep going, recruit, and I'm sure you'll make it out. Maybe. Spooky. Okej, gra zapisana. Myślę, że chyba mógłbym to skończyć w tej chwili. Do końca gry myślę, że w następnym odcinku, albo w dwóch, bo nie wydaje się, że to jest długie. Tym bardziej, że kosztowało kilka złotych. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.